Dopłynąłem. Dopłynąłem z Yorkshire, bo myślę, że to jest ten strój, którego brakowało nie tylko polskiej reprezentacji przed tymi mistrzostwami świata, ale żadna reprezentacja na to chyba aż nie była przygotowana. Ale tak naprawdę to kompletny klops, kompletny kotlet, jak to słyszeliśmy w panu samochodziku. Po raz pierwszy od 2004 roku nie pojechałem na Mistrzostwa Świata rozgrywane w Europie i powiem wam szczerze, nie żałuję. Nie żałuję. Uważam, że Mistrzostwa Świata w Yorkshire nie były kolarskim świętem. Na to się zapowiadało, na to wszyscy się przygotowywali. Po tym, co widzieliśmy w Wielkiej Brytanii po 2014 roku, po rozpoczęciu Tour de France, no wydawało się, że to naprawdę będzie wielkie, wielkie kolarskie święto. No niestety to święto zostało zepsute przez parę czynników. Przez pogodę, no to jest raz, ale pogoda z drugiej strony zawsze jest nieprzewidywalna. Natomiast organizatorzy, wiedząc, co się święci, mogli się do tych mistrzostw przygotować lepiej. To, co widzieliśmy, potoki płynące ulicami, kolarze topiący się podczas czasówki orlików w kałużach, gdzie w ogóle nie było widać, jak jest głęboko, gdzie całe szczęście, że nikomu tak naprawdę nic poważnego się nie stało. Brak natychmiastowych reakcji. Ja myślę, że to był właśnie główny błąd organizatorów. Nie było odwagi i chęci do tego, żeby podejmować natychmiastowe decyzje. Na czasówce orlików, no ja rozumiem, jeśli już nie można odwołać zawodu, bo prawa telewizyjne, bo mnóstwo rzeczy się składa na to, że ciężko jest zmienić jakby terminarz zawodów, zawsze można zareagować, zawsze można postawić marszali, zawsze można tych kolarzy ostrzec. No, są do tego możliwości i tych możliwości na tych Mistrzostwach Świata nie wykorzystano. Czasówka orlików to było raz. Widzieliśmy, co się działo na innych wyścigach. Widzieliśmy na wyścigu juniorów tego biednego Germana Gomeza, który stał z kołem i nie mógł się doczekać samochodu technicznego. Widzieliśmy też, co się stało później. No, dwugodzinna przerwa w transmisji podczas wyścigu elity, który wjeżdża na rundy w Harrogate, tego najważniejszego wyścigu, tej wisienki na torcie, czegoś, na co wszyscy czekają przez tydzień. No, jak to możliwe? Jak to możliwe, że niezatankowany samolot, że nie ma drugiego samolotu? No nie wiem, no są transmisje dłuższe niż 6 godzin czy 6,5 godziny i takie rzeczy się nie wydarzają. A więc kotlet. Kotlet niestety. Do tego jeszcze doszła sprawa z dyskwalifikacją Nilsa Ekhofa w wyścigu orlików. Chcę powiedzieć jasno, nawet jeżeli te filmy, które później oglądaliśmy, pokazują, że Holender zbyt długo jechał za samochodem, że był podciągnięty nawet trochę przez samochód, to działo się na ponad 120 km przed metą i wtedy powinna natychmiast zapaść decyzja. Albo ostrzeżenie, albo dyskwalifikacja, ale wtedy. Nie po wyścigu, nie po kolejnych 120 km wyczerpującego wyścigu, po którym Holender zdobywa Mistrzostwo Świata w piękny sposób i jest absolutnie dla mnie mistrzem świata, bo ta dyskwalifikacja była niesłuszna, więc wtopy nie tylko ze strony organizatorów, ale wtopy także ze strony UCI, ze strony sędziów. To naprawdę nie były dobre mistrzostwa i nie chodzi tu o patrzenie przez pryzmat naszej reprezentacji, bo przez ten pryzmat patrząc, no także niestety bardzo nieudane mistrzostwo. Bardzo nieudane. Od kilku już lat nie mieliśmy tak słabych mistrzostw świata. Były jaśniejsze punkty. Tym jaśniejszym punktem na pewno był wyścig orlików ze startu wspólnego. Szymon Sajnok, świetna akcja, naprawdę. No trzymałem kciuki za Szymona, chociaż widać było, że ta końcówka, kiedy on najpierw po tej dwuosobowej ucieczce, później po tej pracy w większej grupce, no nie miał już sił, już tam takie magiczne jakieś próby odczarowania, próby gdzieś tu poprawiał ciągle nogawki, rozluźniał mięśnie, no żeby tych sił jeszcze na te ostatnie 6 km wystarczyło. Nie wystarczyło, ale Szymon pojechał naprawdę świetny wyścig, no i zajął najlepsze miejsce z polskich reprezentantów na tych Mistrzostwach Świata, bo był 17. Staszek Aniołkowski, który wcześniej uciekał, który zaryzykował, potrafił to ryzyko podjąć, no widać, jak dużo dała tym chłopakom jazda przez ten rok w ekipie CCC, CCC Development w przypadku Staszka Aniołkowskiego i CCC Team w przypadku Szymona Sajnoka. Szymon jest już naprawdę rasowym szosowcem. Pamiętajmy, on wcześniej pokazywał nam swoje sprinty, to jest przecież torowiec. Na Vuelcie cieszyliśmy się tym, jak wysoko finiszował, a tu nagle wyścig, który wiadomo było, że nie zakończy się sprintem z peletonu i Szymon też ma na to pomysł. Chce pojechać inaczej, czuje się mocny, ucieka.
próbuję innego rozwiązania i to mi się najbardziej podobało. Także naprawdę to był najjaśniejszy punkt, ten wyścig, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No i jeszcze Dominika Włodarczyk. 18 w wyścigu juniorek, to także uważam po ładnej jeździe. No w końcówce troszkę zabrakło, ale to 18 miejsce i jazda, przede wszystkim styl, bo o to chodzi. Nie z miejsca rozliczamy. Oczywiście czekamy na sukcesy, czekamy na medale, czekamy na pierwszą trójkę, piątkę, dziesiątkę, ale jeśli już nie miejsca, to przynajmniej postawa. I w tych dwóch wyścigach, juniorek i orlików, widzieliśmy naprawdę fantastyczną postawę na naszych reprezentantów. Pozostałych? Niestety nie. Ten wyścig elity pań, na który bardzo liczyliśmy, tam bardzo liczyliśmy na medal, bardziej niż w elicie mężczyzn. Nic z tego. Właściwie Polek nie było. Ten wyścig wprawdzie rozwiązał się kuriozalnie, bo to, co zrobiła Annemiek van Vleuten, która uciekła na 103 km do mety, oto był z kolei jasny punkt całych tych mistrzostw, bo to była przepiękna akcja, przepiękna jazda Holenderki. Nie pamiętam wyścigu, który rozegrałby się tak daleko przed metą. No i oczywiście rywalki, takie jak chociażby Kasia Niewiadoma, która później o tym mówiła, uważały, że to się wszystko zjedzie. No nie zjechało się, nie zjechało się. Pojechała Annemiek, pojechała ósemka za nią, koniec, po wyścigu. Naszych zawodniczek tak naprawdę nie było. Gosia Jasińska nie czuła się najlepiej, ona chorowała przed tym wyścigiem i to ją troszkę usprawiedliwia, natomiast no nie było, nie było Polek w tym wyścigu, podobnie jak nie było Polaków w wyścigu elity. Dobrze, Maciek Bodnar uciekał. Wiadomo było, w tym przypadku wiadomo było akurat, że ta ucieczka dojedzie do rund w Harrogate i później się skończy, no ale przynajmniej Maciek niezadowolony po czasówce, która bardzo nie wyszła, próbował, pojechał, pokazał się. Tyle, ale później no żaden z naszych nie ukończył tego wyścigu. To był potwornie trudny wyścig. Matteo Trentin, który sam powiedział, na 20 takich finiszów 19 wygrywam. No straszne, że ten jeden przegrany przyszedł akurat w momencie Mistrzostw Świata. Ale Matteo Trentin i inni, oni byli tak zmarznięci, że oni nie potrafili mówić za linią mety. No ale dojechali, ale walczyli. A co pokazał Mats Pedersen? Mats Pedersen pokazał to, o czym już wielokrotnie mówiłem. Idzie młodość, przyszła młodość. Ona już nie idzie, ona już przyszła. Ona już przyszła, ona już wygrywa. Nie Remco Evenepoel, nie Matthew Van Der Poel, nie Pogacar, nie. To właśnie Mats Pedersen, kolejny z tych młodych zawodników, którzy no, zawojowali w tym roku światowy peleton. Także jeszcze z jaśniejszych punktów, no na pewno reprezentacja Stanów Zjednoczonych w kategoriach młodszych, w juniorach, no to co zrobił Quinn Simmons, ale przede wszystkim to, co zrobił Magnus Sheffield, facet, który pracował przez cały wyścig na swojego lidera, likwidował wszystkie akcje, gonił, narzucał tempo, do końca pilnował, żeby Quinna Simmonsa nikt nie dogonił i on jeszcze finiszuje po trzecie miejsce. No, fantastyczna, naprawdę fantastyczna jazda amerykańskiej reprezentacji. I tutaj wielkie gratulacje dla Mirka Ratajczyka i Roberta Grabowskiego. Dwóch ludzi, którzy pracują z amerykańską reprezentacją, siedzą w jej bazie w Holandii i od lat pracują nad tym, żeby ta reprezentacja się rozwijała. Są częścią tego sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie amerykańskiej kadry i naprawdę no, mieli co świętować. Claude Gert, która znokautowała rywalki w jeździe indywidualnej na czas elity. Naprawdę amerykańska reprezentacja pokazała się z bardzo dobrej strony na tych mistrzostwach. Rohan Dennis, facet, który nie ścigał się od Tour de France. Mówiłem o tym, że Maćka Bodnara sezon no, zepsuty nieco przez takie, a nie inne decyzje ekipy Borans Groe, przez to, że nie pojechał żadnego wielkiego turu, no, ale z drugiej strony taki Rohan Dennis wycofał się z Tour de France w atmosferze skandalu przed czasówką. Niejasne, tam dużo było niejasnych spraw. Teraz dopiero po mistrzostwach Bahrain Merida ogłosiło, że zerwało z nim kontrakt, ale Rohan Dennis nie jeździł od Tour de France w wyścigach. Trenował, przygotowywał się do tego, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata na czas i zdobył je w pięknym stylu. Na tym rowerze, który jak widzieliśmy miał zaklejony znaczek, no ale wiadomo, bo wszyscy wiedzieli, że to jest rower BMC. Potem ze startu wspólnego już nawet tego znaczka nie zakrywał. Jak ktoś na Twitterze napisał Bahrain Merida Cycling, to takie nowe rozwinięcie tego skrótu BMC, ale oczywiście żartobliwe, no prawdopodobnie kończy przygodę z Bahrain Merida na pewno. Rohan Dennis, leży kilka ofert na stole, leży podobno także oferta od CCC Team, no na pewno taki czasowiec byłby ważnym punktem. Liczyłem na to, że ten Matteo Trentin weźmie koszulkę Mistrza Świata i będziemy ją mieli w przyszłym roku w polskiej grupie. No nie udało się,
Greg Van Avermaet także nie dał rady, to są belgijska reprezentacja, no jak mówimy o porażce naszej reprezentacji, to zobaczmy, jaką porażkę poniosła belgijska reprezentacja. Piękny gest Remco Evenepoela i tu też jeszcze chcę podkreślić jego jazdę na czas. Na ponad 50-kilometrowej trasie 19-latek zdobywa złoto w czasówce elity. To jest naprawdę talent, jaki rodzi się raz na wiele, wiele, wiele lat. No i później ten przepiękny gest, kiedy Remco Evenepoel zatrzymał się, bo jego lider Philippe Gilbert leżał w kraksie. Poczekał, próbował go dociągnąć, nie udało się. Obaj musieli z tego wyścigu zrezygnować, ale myślę, że ten gest zapamiętamy. Więc na pewno jest trochę rzeczy, które zapamiętamy po tych mistrzostwach, ale to nie były fajne mistrzostwa świata. I oby te za rok w Szwajcarii były piękniejsze, bo tu chodzi o atmosferę. Tu chodzi o atmosferę pewnego święta. Owszem, kibice nie zawiedli. Było ich naprawdę dużo. A no jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jeden kamyczek do ogródka. Zmiana trasy wyścigu elity mężczyzn o godzinie 7 rano w dniu wyścigu, kiedy ekipy jadą już na start, kiedy ustalona jest taktyka, kiedy wszystko jest obgadane, to jest też skandal. Taką decyzję powinno się podjąć przynajmniej dzień wcześniej. Tym bardziej, że Davide Cassani już podczas wyścigu kobiet był na rekonesansie trasy mężczyzn i przysyłał zdjęcia. Te zdjęcia były na Instagramie, te zdjęcia były na Twitterze. Było widać, jak ta trasa wygląda. Wszyscy wiedzieli, że płyną potoki. I naprawdę to, że po raz kolejny zabrakło odwagi organizatorom, żeby decyzję podjąć szybciej, no to jest coś, co nam stworzyło niestety obraz tych mistrzostw w Yorkshire, taki, jaki pozostanie, a pozostanie nie najlepszy. Oby te kolejne były lepsze.